Witam wszystkich serdecznie tutaj, STT StarCraft, zapraszam do 23 już odcinka Tips and Tricks i w tym odcinku pokażę wam trik, który w ostatnim ladderze uratował mi skórę, mianowicie sposób, który w niektórych przypadkach pozwala bronić się bardzo skutecznie przeciwko all-inom zerga typu wczesny pull, tudzież typu wczesny, tak jest, pull plus jakieś zabranie dronek ewentualnie. W każdym razie trik ten będzie wykorzystywał mechanikę Mineral Walk, czyli sposobu, w jaki probki poruszają się, kiedy każemy im wydobywać minerały. Co one robią? Ignorują one wtedy pozycję swoją, nie ma żadnych kolizji, mogą znajdować się wszystkie w jednym miejscu i właśnie to wykorzystamy. Musimy znaleźć takie złoża minerałów, które będą miały bardzo niewielką przestrzeń obok siebie. Będzie to takie zagłębienie, gdzie nie ma dużej powierzchni, na której mogą atakować zerglingi, czyli w tym momencie nad dronkami jeden, maksymalnie dwa zerglingi mogą jednocześnie atakować. Natomiast probki wszystkie znajdują się w jednym miejscu, jeśli każe im w tym momencie atakować, natychmiast wyszukają cel i będą atakowały zerglingi, które znajdują się tuż nad nimi, wszystkie naraz, wszystkie probki naraz będą wykonywały atak. Po wykonaniu ataku natychmiast z powrotem kontynuujemy klikanie prawym klawiszem na minerały i atakujemy. Prawy klawisz na minerały, atakujemy. Prawy klawisz na minerały, atakujemy. I im szybciej będzie nam się udawało klikać na minerały, tym mniej obrażeń odniosą nasze probki. Dobra, zademonstruję teraz, jak to będzie wyglądało w praktyce. Mam 10 zerglingów przeciwko 15 dronom, probom i atakujemy. Cały czas klikam prawym klawiszem, probki znajdują się w jednym miejscu. Atak, 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 atak. Praktycznie przy każdym ataku ginie jeden zerling, a w każdym razie zadawane jest bardzo dużo obrażeń takiemu lingowi, więc jest dla nas oczywiście zysk. Okej, okay, udało się. Jak widać, całkiem dużo probek otrzymało obrażenia. Probek zostało nam 8 plus 5, zwykle daje 13, zresztą jest to tu napisane dokładnie, czyli straciliśmy dwie proby. Jestem przekonany, że ktoś klikając dostatecznie szybko i dostatecznie sprawnie będzie w stanie nie stracić ani jednej lub stracić na przykład jedną, więc 10 zerglingów zabite kosztem dwóch prób to jest kosztowo efektywne, tak czy inaczej. A kosztem zerowych prób jest to tym bardziej kosztowo efektywne, więc super. Polecam próbę stosowania tego triku. Oczywiście zerg, który będzie ten trik znał, będzie starał się go ominąć. To znaczy na przykład nie będzie atakował, tylko gdzieś przyatakuje budynek, będzie czekał po prostu, aż probki znowu zaczną zbierać minerały. No w takich sytuacjach jest to wojna na mikro musicie sami kombinować, ocenić, co wam się bardziej będzie opłacało. Okej, dzięki, to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego kasta. Cześć!